Jesteśmy w komplecie. Witam Państwa bardzo serdecznie w przestrzeni wystawy Późna Polskość. W sali z instalacją Julity Wójcik i pracą Tomasza Kozaka. Sala ta będzie spełniać przez następne miesiące do zakończenia wystawy miejsce spotkań i dyskusji wokół kilkunastu tematów i problemów, które będziemy starali się poruszać. Dzisiaj spotykamy się przy okazji osi wystawy i punktu otwarcia, czyli postaci Stanisława Szukalskiego. Tytuł naszego spotkania to Moc formy narodowej. Stanisław Zwarty Szukalski. Spotkanie to jest częścią całego cyklu spotkań pod hasłem Transformacje i jest wyjątkowym pod tym względem, że jest to jedyne spotkanie, które nie będzie dotyczyć roku po 89, ale uznajemy je jako punkt wyjścia do szerszej dyskusji właśnie o formie narodowej, jak ją definiować, czym ona jest. No i Stach Szukalski jest chyba jedną z ciekawszych postaci, przy okazji której możemy rozmawiać na ten temat. Naszymi gośćmi są dziś profesor Lechosław Lameński, historyk sztuki, krytyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były dyrektor Instytutu i autor jednych z najciekawszych i wnikliwych monografii poświęconych Stanisławowi Szukalskiemu. To jest Stach Zwarty Szukalski i Szczep Rogate, Szukalczycy i Szczep Rogate Serce. Drugim gościem jest dr Piotr Rybson, krytyk sztuki, historyk sztuki, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, autor takich książek jak Książki i strony, polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, czy niedawno wznowiona Nie gęsi, polskie projektowanie graficzne 1919-49 oraz Tomasz Kozak, artysta wizualny, teoretyk, twórca filmów animowanych, jak chociażby Lekcja lucyferyczna, Czarna Brukselka, Opera ocalenia. Filozof i autor trzech ciekawych i szalenie zajmujących książek, Wytępić te wszystkie bestie, zbiór rozmów i esei. Akteon, pornografia późnej polskości oraz niedawno wydane Poroseidy, fenomenologia kultury trawestującej. Trawersującej, przepraszam. Przepraszam, tak. Przepraszam, szybkie czytanie. Więc dzisiejsze spotkanie, tak jak we wstępie zaznaczyłem, będzie dotyczyć Stacha Szukalskiego. Przygotowując to spotkanie, wychodziłem z założenia, że mogą być wśród Państwa osoby, które Stacha Szukalskiego znają, wiedzą, czym Stach Szukalski się zajmował, jak barwną był postacią. Mogą być również wśród nas, w cudzysłowie, psychofani Stacha Szukalskiego, albo też mogą być osoby, które Stacha Szukalskiego zobaczyły po raz pierwszy na tej wystawie i tym samym zasadne wydaje mi się rozpocząć tę dyskusję od przybliżenia trochę postaci Stacha Szukalskiego. I idąc tropem tekstu Jacka Staniszewskiego, który jest współautorem instalacji, która otwiera wystawę Późna Polskość, chciałbym zadać to pytanie, dlaczego patrzymy na Stacha Szukalskiego, jaka wizja historii mitu jest nam sugerowana przez twórczość Stacha Szukalskiego i tym samym chciałbym rozpocząć to spotkanie. Wymowne pana spojrzenie na mnie sugeruje, że ja mam rozpocząć to spotkanie. Dzień dobry państwu, jest mi w ogóle bardzo miło, że mogę tutaj się w gronie państwa znaleźć i parę słów, mam nadzieję, mądrych powiedzieć na temat Szukalskiego. Może jeszcze jedno wyjaśnienie. Jestem rzeczywiście pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ale ponieważ nie wszyscy wiedzą, co to kult, to powiem, że jestem osobą świecką, nie jestem księdzem ani żadnym zakonnikiem, także żebyście Państwo mieli pełnię jasność sytuacji. Natomiast wracając do Pana jakby pytania prowadzącego, dlaczego lubimy patrzeć, czy po prostu dlaczego Szukalski na nas robi wrażenie. Ja miałem ten problem właściwie od początku, kiedy w 71 roku po raz pierwszy zająłem się Szukalskim. Mój profesor Andrzej Ryszkiewicz dał mi na temat pracy magisterskiej Szczep Rogate Serce, czyli grupę artystów, która powstała z inicjatywy Szukalskiego. Nie miałem wtedy żadnego pojęcia, nie wiedziałem, jak wygląda w ogóle twórczość Szukalskiego, ale stopniowo zaczynałem szukać, grzebać. Było to rzeczywiście dosyć uciążliwe, bo po 45 roku o Szukalskim w Polsce właściwie nikt nic nie wiedział. Jedyny rozsądny tekst, jaki był, to było dosłownie 3 strony w Nowoczesnym Malarstwie Polskim Tadeusza Dobrowolskiego, wydanym w 1962 roku. Ale to wynikało z faktu, że Tadeusz Dobrowolski znał Szukalskiego sprzed wojny. Dobrowolski był dyrektorem Muzeum Śląskiego, które powstawało w Katowicach i do którego Szukalski wykonywał płaskorzeźby. W każdym razie, jak zacząłem oglądać trochę reprodukcji, zdjęcia, przede wszystkim jak poznałem ucznia Stanisława Szukalskiego, czyli Mariana Konarskiego, no to zobaczyłem, jakie to są prace. I choć moja, że tak powiem, dobra znajoma i znana wszystkim na pewno Państwu, pani profesor Poprzęcka, jest pod wrażeniem mego zafascynowania Szukalskim, nie podziela mego entuzjazmu tym artystom, uważając, że ta sztuka ją no, nie bawi. Mnie natomiast bardzo bawi, choć no, mam świadomość oczywiście różnego rodzaju zapożyczeń, które występują w sztuce Szukalskiego. Niemniej jednak to, co mnie fascynuje, to rzeczywiście zabawa w formę oraz zabawa w ornament. Szukalski nie był klasycznym rzeźbiarzem, bo w ogóle się uważał przede wszystkim za rzeźbiarza, bo przecież takich do końca prawdziwych studiów nie odbył. On studiował co prawda 4 lata na SP w Krakowie, ale nie ukończył tych studiów. I z tego co wiem, rzeźbił wyłącznie przy pomocy nożyka, scyzoryka i przy pomocy palców, ale tworzył nieprawdopodobne szczegóły, detale. Rzeźby, które znamy z oryginałów w Polsce niestety niedużo, a większość z fotografii, które robił sam Szukalski, to też tak jak Witkacy kiedyś, Szukalski również fotografuje swoje dzieła sztuki, eksperymentuje i to są bardzo ciekawe rzeczy. Okazuje się, że te rzeźby rzeczywiście są szalenie wizyjne, robią wrażenie, przyciągają uwagę i choć każdy historyk sztuki znajdzie tam te różne izmy, skąd to artysta zaczerpnął, to jednak on to potrafił przetworzyć. Także jest siła wyobraźni, myślę, to jest jeden element, no a drugi, który co prawda no nie wynika jakby z oglądu tych dzieł, ale on zawsze towarzyszy Szukalskiemu. To te jednak niesamowite jego poglądy, o których się wie, które się czyta w jego licznych wypowiedziach, no i informacje o jego, że tak powiem, wyskokach, o których być może tu powiemy. Także jakby kończąc moją pierwszą wypowiedź, ja patrząc na rzeźby, mówię o rzeźbach przede wszystkim Szukalskiego, chociaż jest cała masa też rysunków bardzo rzeźbiarskich, które są projektami niezrealizowanych rzeźb, wydaje mi się, że tym, co przyciąga wzrok widza, a przynajmniej mój, to jest właśnie ta niesamowita wizyjność, detal, ornament, szczegół i to chyba na razie tyle. Właśnie pan profesor mówił o tych izmach i jak próbuje się interpretować, nazywać
sztukę Szukalskiego, rysunki, rzeźby, projekty architektoniczne. Skala jakby zainteresowania artystycznego Szukalskiego jest potężna, natomiast zastanawia mnie kwestia, i jest ona chyba dość interesująca, którą podjęła Dorota Chudzicka, również badaczka twórczości Stanisława Szukalskiego, szczególnie w jego okresie życiu i twórczości, którą podejmował w Chicago. Ja zastanawiam, i ona powiedziała taką, napisała taką kwestię, że Szukalski jest, można reprezentantem innego modernizmu. Piotrze, mam do ciebie takie pytanie, jakbyś pokusił się o taką może wiwisekcję na tym modernizmie. Jak Szukalskiego można właśnie lokować w koncepcjach modernistycznych i awangardowych dwudziestolecia, kiedy wiemy, że z jednej strony były środowiska artystów lewicujących, konstruktywistów, produktywistów, którzy mieli swoją wizję tego, jak powinna wyglądać odradzająca się Polska i jaka sztuka powinna ją reprezentować. I w tym okresie jest bardzo aktywny Stanisław Szukalski. I czy jego wizja mogła jakkolwiek się przeciąć z modernistami i czy te ucieczki w taką słowiańskość, formy ludowe mogły się sprawdzić w tym czasie, biorąc pod uwagę to, że aktywni byli również i Skoczylas, Stryjeńska, Szyszko, Bohusz w architekturze. Jak byś mógł właśnie pokusić się o taką próbę wiwisekcji na Stanisławie Szukalskim w obliczu właśnie modernizmu i awangardy. Dobrze, spróbuję, mimo tego, że nie jestem historykiem sztuki i w związku z tym chciałbym może zaproponować troszeczkę rozciągnięcie tego pola widzenia Szukalskiego z jednej strony poza Polskę w ogóle, a z drugiej strony poza narrację, która skupia się na historii sztuki tylko, bo wydaje mi się, że po pierwsze Szukalski jest w ogóle rzeczą interesującą, że po niemal 100 latach Szukalski otwiera taką wystawę, jaka odbywa się w tej chwili tutaj w Centrum Sztuki Współczesnej, co oznacza dla mnie, obejrzałem tę wystawę dość pobieżnie i ona jest złożona i wiele czasu trzeba poświęcić na to, żeby wszystko tam obejrzeć, a pewnie jest to taka wystawa, której nikt do końca całej nie obejrzy. Że Szukalski się pojawia jako pretekst, właśnie pretekst, którym być może w istocie zawsze był jako artysta w kulturze polskiej. To znaczy, że on proponował jakiś rodzaj otwarcia dyskusji w swoim czasie, która była bardzo poważną dyskusją na temat formy narodowej. I ta rzecz, którą on proponował, i ta dyskusja w zasadzie nigdy się nie domknęła. On był jakby w pewnym sensie niestrawny i nie do skonsumowania. Później przez koleje losu i historii, on był też niepodejmowany i przez historię sztuki, i przez historyków sztuki, ponieważ no, znalazł się w takiej sferze tabu z bardzo różnych powodów, zarówno narodowych, szeregu innych, o których być może jeszcze dzisiaj coś powiemy. I otóż mamy taką sytuację, że znowu ten Szukalski się tutaj pojawia, po prostu jak jakaś taka figura, która jest niezałatwiona, jakaś sprawa, która jest niezałatwiona i dająca pretekst do tego właśnie, żeby mówić o czymś, co tutaj jest nazwane późną polskością, czy w ogóle dyskusją na temat tego, co jest narodowe i tak dalej. Co wydaje mi się, że z perspektywy w ogóle czy krytyki artystycznej, czy historii sztuki dzisiaj jest pytanie być może źle postawione, bo dość trudno jest, mi się wydaje, poszukiwać jakichś narodowych cech w twórczości dzisiejszej, tak? Jakby sublimować jakieś narodowe rzeczy. Ale co wydaje mi się istotne, to to, że my
to znowu mój osąd jest taki, trochę mylnie osadzamy Szukalskiego w tradycji polskiej i tylko, ponieważ on w moim odbiorze przynajmniej jest artystą pełnym sprzeczności i to wynika również z tego, że jest artystą w równym stopniu amerykańskim jak polskim. Większość czasu twórczego swojego życia spędził w Ameryce, a nie w Polsce, chociaż w Polsce oczywiście odcisnął w swoim czasie znacznie silniejszy ślad pozostawił niż w Stanach Zjednoczonych, ale pokusiłbym się o taką tezę, że recepcja Szukalskiego w Stanach Zjednoczonych jest większa niż w Polsce, choć zupełnie inaczej rozprowadzana. Tak, ona jakby w ogóle nie dotyczy tych kwestii narodowych i tak dalej, one są z punktu widzenia Ameryki kompletnie nieistotne. I można by powiedzieć, że w pewnym sensie no jest to dość być może zabawne nawet, że my dzisiaj dyskutujemy o formie narodowej, bo jakby, no, jakby dlaczego tego typu dyskusje przynależą narodom słabym, które dysponują słabą formą, w związku z tym cały czas muszą poszukiwać swojej silnego wyrazu. Teraz wracając do twojego pytania, co się dzieje w 23 roku, panie profesorze, kiedy przyjeżdża Szukalski już taki dorosły i się goli. Przyjeżdża jeszcze młody człowiek z jednego z największych miast na świecie, a na pewno jednej z dwóch czy trzech metropolii, która na początku XX wieku rośnie w postępie geometrycznym, czy po prostu staje się ogromną, wielokulturową metropolą, no i trafia do Krakowa. I będąc z jednej strony wyposażony we wszystkie amerykańskie aparatury, umiejętności kreowania swojej obecności, sprzedawania siebie jako geniusza, a bez wątpienia ma pewne cechy, które pozwalają mu tak o sobie sądzić, ponieważ jest niezwykle uzdolniony. No wbija się w środek jakiejś dyskusji, która wówczas jeszcze się toczy, prawda? To jest 23 rok, 2 lata przed wystawą paryską, 4 lata po odzyskaniu niepodległości, no co to jest ta forma narodowa, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I on po prostu tutaj realizuje jakąś swoją fantazję. I ta fantazja, wracając do początku mojej wypowiedzi, jest niekonsumowalna, ponieważ ona jest budowana z absolutnie sprzecznych komunikatów wizualnych, które jakby nie dają się skonsumować ani w postaci monumentalizacji narodowej, ani też do końca nie przystają do takiego wyobrażenia, które od kilku lat już tworzą jacyś formiści, czy Zofia Stryjeńska, czy ktoś tam, prawda, którzy nawiązują do ludowości w takiej postaci, jaką znamy tutaj, prawda, w naszym kraju. I wydaje mi się, że jego wielki sukces w tym momencie właśnie polega na tym, że on wydaje pewną jakąś możliwość, taką możliwość nie wiadomo do końca czego, ponieważ to nie jest do końca inteligibilne. Pojawiają się tam elementy z innych porządków i z innych rejestrów. I warto też, już kończę, spojrzeć na to z punktu widzenia politycznego. To znaczy, co to jest 23 rok w Polsce? To jest trwająca nadal walka obozu konstytuującego się, obozu piłsudczykowskiego, który w zasadzie dopiero się jakoś tam umacnia, prawda? I ma swoją lewicową, PPS-owską część i ma rozmaite siły społeczne stojące za taką opcją w kraju. I mamy bardzo zdefiniowaną opcję narodową, która jest reprezentowana przez Endecję. I jeśli spojrzeć, ja tego nie robiłem wnikliwie, ale czytając przypisy w książkach pana profesora, no patrzę kto co pisze i gdzie publikuje. Tak? Znaczy, jak żyjemy dzisiaj w kraju, to wiemy mniej więcej, jak się mogą tego typu dyskusje toczyć. Więc głos narodu jest bardzo za Szukalskim. No, poszukuje jakiejś figury, prawda, która by ten naród konstytuowała również poprzez nową formę artystyczną. Nie wiem do końca, jak to wygląda po tej lewej stronie, ale teraz
na sam koniec, więc myślę, że bardzo jest ważne, żeby też patrzeć na kontekst polityczny, ponieważ Polska wówczas jest krajem, który nadal, no może nie wisi na włosku, ale nie jest ułożony w żaden sposób. To jest rok przed reformą Grabskiego, nie ma w ogóle pieniędzy, jest szarpany przez rozmaite wewnętrzne sprzeczności, a Narutowicza kiedy zabili? Rok wcześniej. No to jest taki kraj. W związku z tym też warto o tym pamiętać, jakby kto proponuje, nie wiem, pomnik Mickiewicza w Wilnie i tak dalej, w jakim czasie. I teraz w tym wszystkim jest ta cienka warstwa polskiej awangardy, przecież bardzo marginalna w owym czasie. W 23 roku kończy się pierwszy rzut zwrotnicy Pipera, no, z którym na pewno jakoś tam otarł się przynajmniej Szukalski, z jakąś taką, takim postulatem konstruktywistycznym de facto na koniec, ale bardzo w takim duchu, powiedziałbym, propaństwowym nawet, to znaczy nie rewolucyjnym, a raczej konstruującym, a jednocześnie już jest ten zalążek grupy Blok, prawda, który można by traktować, nie wiem, czy w ogóle Szukalski był tego świadom, mógł być tego kompletnie nieświadom, bo to się gdzieś działo na obrzeżach w sumie rzeczywistości. A te nurty formistyczno-ekspresjonistyczne i tak dalej w zasadzie trochę wygasają. I wydaje mi się, że on w zasadzie nie ma takiego zderzenia w tym momencie między Szukalskim a jakimiś tam modernizmami. Te modernizmy nie są już wówczas tak strasznie silne, one za chwilę się pojawią jako grupa Blok i to się ujawni w 24, 5, 6 roku. Z drugą zwrotnicą później i tak dalej. W związku z tym to pole jest dość otwarte i wydaje się, że taki zdolny, przebojowy człowiek z Ameryki, który z wielkiego miasta przyjeżdża do, z całym szacunkiem do dawnej stolicy Polski, małej mieściny, która go bez wątpienia fascynuje, ponieważ jest zbudowana na czymś, czego w Chicago nie ma. Jest po prostu starożytną piramidą historii, prawda? No, tutaj jest w stanie rozegrać niezwykły spektakl i rzeczywiście mu się to udaje. No i tutaj się zatrzymał. Czy ja mogę dopowiedzieć troszkę, bo pan Piotr Rybson tutaj poruszył ważną sprawę tego modernizmu, mówiąc słusznie, że Szukalski w Polsce no, nie był znany, czy ciągle nie jest jeszcze znany, ale był znany w Stanach Zjednoczonych i tam odgrywał ważną rolę. To wszystko prawda, tylko trzeba to dookreślić, bo rzeczywiście było 10 lat, kiedy Szukalski odgrywał ogromną rolę w życiu bohemy artystycznej Chicago. To były lata 1913-23. Później o Szukalskim w Stanach Zjednoczonych też nikt nie wiedział. Przez kilkadziesiąt lat, mimo że jak już tu było powiedziane, prawie całe życie, a żył bardzo długo, 94 lata, spędził w Stanach Zjednoczonych. Dopiero mniej więcej na początku lat 80. XX wieku, dzięki przyjaźni z Glennem Brayem i jego holenderską żoną Leną Zwalwę, troszkę się Szukalskiemu zaczęło lepiej żyć, zaczęto wydawać jego albumy i tak dalej. Ale wracam do tego dziesięciolecia, bo to rzeczywiście się z modernizmem wiąże. W 1913 roku Ameryka poznała sztukę europejską dzięki wystawie Armory Show i właściwie od tego momentu, kiedy Amerykanie troszkę liznęli tej sztuki tej europejskiej, na gruncie chicagowski, młody Szukalski, no mający ile? 20 lat w 1913 roku, staje się ku zaskoczeniu właściwie wszystkim postacią wiodącą w tym życiu artystycznym Chicago. To wynika z wielu elementów. Ja myślę, może nawet niekoniecznie z samej sztuki, bo on wtedy chyba, z tego co wiemy, raczej uprawiał, tak bym to nazwał, ekspresjonistyczną rzeźbę portretową. Może w rysunkach był bardziej niesamowity, ale szokował swoimi poglądami, że można się i należy się przeciwstawiać krytykom, że trzeba mieć własne zdanie, nie należy się zgadzać na to wszystko, co krytycy piszą, mówią o poszczególnych artystach. Przy tym
zniewalał swoim podobno wyglądem. Był bardzo przystojny, włosy długie, specjalny ubiór. On ćwiczył od dziecka właściwie wszystko. To jest dla mnie niesamowity facet, który jak sobie założył jakiś cel, to go konsekwentnie we wszystkich elementach realizował. Na przykład chodził specjalnym długim krokiem, miał laskę. No, stał się jednym słowem postacią bardzo ważną takich klubów, które powstawały w Chicago. Tam przychodzili wszyscy najwybitniejsi ludzie, twórcy sztuki i tym artystom, który jakby napędzał tę bohemę chicagowską, był właśnie Sugarski. On właśnie wraca po takim, wykreowany w pewnym sensie, był kreacjonistą chyba do samego końca. Natomiast przewijają się tutaj ilustracje prac od bardzo wczesnych do późnych z lat 70. i 80. na ekranie. Natomiast cały czas jak powtarza się jakby jeden motyw, ten motyw kultury słowiańskiej, również bardzo, bardzo no, polski, bo i tematyka jest cały czas nierozerwalnie związana z jego poglądem na taką Unię też i panslawistyczną. Natomiast to też rodzi takie pytanie, czy właśnie ta figura artysty, kreatora, geniusza, z jakiego on się uważał, no i to poszukiwanie tej formy jest aktualne współcześnie, w sensie w dyskusji. I to też nie przez przypadek otwiera on wystawę Późną polskość, ale mam pytanie do Tomka Kozaka, który też w wielu swoich tekstach, w rozmowach też jakby mówił o pewnej figurze i ja bym tutaj chciał do tego nawiązać, figury spóźnionego romantyka, czy figury romantycznej, czy Stanisław Szukalski może być współcześnie w ten sposób również postrzegany i czy ta forma, wybujała forma narodowa, którą trudno jest jednoznacznie określić, nie jest właśnie takim hiperbolą romantyczną? No to jest chyba jedno rzeczywiście z istotnych pytań. Mnie się wydaje, że to pytanie też jest, czy może być ważne o tyle, to twoje pytanie, Konradzie, że ono pozwoli nam zmienić trochę perspektywę tej dyskusji. Mnie się wydaje, że najmniej interesującym aspektem tego problemu, jakim jest Szukalski, tego, co można by określić jako kazus Szukalskiego, To są faktograficzno-monograficzne kwestie z horyzontu dość konwencjonalnie pojętej historii sztuki. Mnie się wydaje, że Szukalski jest interesujący przede wszystkim jako pewien syndrom, paradygmatyczny syndrom. Co mam na myśli? Otóż wydaje mi się, że Szukalski jest jednym z niewielu radykalnych polskich artystów, którzy w radykalny sposób odzwierciedlają kluczowe, istotowe problemy nowoczesności jako takiej. I w jego przypadku to odzwierciedlenie przybiera różne formy, rozgrywa się na różnych poziomach i w wielu wymiarach. Natomiast rzeczywiście jednym z wymiarów ważnych byłby ten wymiar, w którym istnieją związki Szukalskiego z tradycją romantyczną, a przypomnijmy, czy pamiętajmy o tym, że tradycja romantyczna jest tradycją źródłowo-nowoczesną. Romantycy uczestniczyli bardzo czynnie w tworzeniu paradygmatu nowoczesności jako takiej. Tu przywołałbym postać absolutnie założycielską, czyli Fryderyka Szlegla. W jednym z twoich pierwszych pytań padło pytanie o mit. Pamiętajmy o tym, że problem stworzenia nowej mitologii wprowadził Schlegel, prawda? Jego mowa o mitologii tutaj jest rzeczywiście mową założycielską, a Schlegla przypominam nieprzypadkowo, ponieważ Schlegel w moim przekonaniu wiąże się w istotowy sposób z tym, co z mojej perspektywy jest najbardziej ciekawe w Szukalskim. Co mam na myśli? Otóż mam na myśli mit etymologii. Schlegel był jednym z tych filozofów, jednym z tych teoretyków i krytyków kultury, którzy zaczęli szeroko zakrojone, radykalne poszukiwania nowego języka. Wdali się w dysputy na temat
indoeuropejskiego, który miał stać się indogermańskim. Schlegel był tym, który stworzył mitologię aryjską. To Schlegel połączył, czy wdał się w te poszukiwania, które zaowocowały jakąś taką zbitką, że indoeuropejskie słowo Ari wiąże się z niemieckim słowem Ehre, honor. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tu nie wspomnieliśmy o tym okresie, który właściwie dla historyków sztuki jest mało interesujący, albo przez historyków sztuki jest wręcz deprecjonowany, o tym okresie twórczości, w którym Szukalski wdał się w jakąś szaloną zupełnie przygodę z etymologią, z poszukiwaniem pierwotnej mowy. I w tym właśnie, w tym projekcie poszukiwania, odkrywania czy konstruowania pierwotnego języka, to jest macimowa, to jest protong, Szukalski jest nie tylko podmiotem radykalnie nowoczesnym, ale jest również podmiotem radykalnie romantycznym, ponieważ to romantycy jako pierwsi w horyzoncie nowoczesności rozpoczęli tę szaloną, niesłychanie niebezpieczną, ale też fascynującą grę z etymologią. Tutaj nawiasowo zupełnie w ramach przypisu przypomniałbym, że ten, kto jest uważany przez niektórych, dzisiaj przez wielu, wciąż jeszcze niestety chyba, jako największy filozof XX wieku, czyli Martin Heidegger, był zupełnie opętańczym etymologiem, prawda? Że etymologia stanowiła jeden z najistotniejszych momentów jego myśli. No i Heidegger też wyrasta z tych korzeni romantycznych, także mnie się wydaje, że o Szukalskim warto mówić również jako o kimś, kto gdzieś inscenizuje jakąś niesamowitą przygodę z językiem, przygodę tym bardziej ciekawą, że niespecjalnie rozpowszechnioną w polskiej kulturze. Znaczy polscy artyści nienagminnie wdawali się w etymologiczne czy w konstruktywistyczne gry językowe. I jak sądzę, to może być jedna z odpowiedzi na twoje pytanie. Znaczy Szukalski jest nie tylko ekscentrycznym, ale jest korzennym romantykiem. Rzeczywiście, choć o tych filiacjach romantycznych czy neoromantycznych można by mówić jeszcze w innych wymiarach, bo myślę, że też ciekawa perspektywa mogłaby się pojawić wtedy, kiedy byśmy zapytali o związki Szukalskiego z poetyką młodej Polski. Na przykład o związki Szukalskiego z poetyką Tadeusza Micińskiego. Tutaj pewnych toposów analogicznych byłoby wiele, ja tylko wspomnę o jednym. To jest ta kluczowa u Szukalskiego figura Jetinsyna, prawda? Czy ja ci przerwę na sekundkę, tutaj na slajdzie, chyba w następnym, jest projekt pomnika Katyńskiego, autorstwa Szukalskiego, gdzie właśnie Jetisyn został bardzo wyraźnie sportretowany i też chyba nie będę musiał tłumaczyć, w jakiej roli występuje. Już tylko kończąc, tak, dodam, że jedną z najważniejszych figur z kolei w topografii Micińskiego jest Homo Simius, czyli zły, destrukcyjny małpolud, który personifikuje najbardziej destrukcyjne momenty czy tendencje w łonie nowoczesnej kultury. No właśnie to, o czym mówisz, to też otwiera zupełnie inną perspektywę na Szukalskiego, rozszerza ją na pewno. Teraz przewija się Duchtynia, projekt Duchtyni, a myślę, że te dochodzenia do badań etymologicznych, antropologicznych Szukalskiego, on chyba rozpoczął już wraz z pracą nad koncepcjami takimi jak koncepcje Neuropy, Duchtyni, Twórcowni i wielu innych utopijnych, totalnych projektów. I te jego badania są też właśnie badaniami późnymi. I jak, czy właśnie ten element powoduje, że właśnie Szukalski jest niepopularny, czy tu można byłoby czerpać, że tak powiem, inspirację do krytyki i poszukiwań?
Przyznam się, że nie wiem, dlaczego Szuchalski nie jest może popularny w takim powszechnym rozumieniu, ale ja chciałbym się, zanim dalej będę kontynuował, odnieść do tego, co pan powiedział, bardzo słusznie mówiąc tutaj o tych jego zainteresowaniach etymologicznych, ale nie mogę się zgodzić jednak, że pan uważa, że nieważne są fakty, chronologia i wszystkie różne wydarzenia. Uważam, że to jest no niestety jeden z istotnych elementów, bo jeżeli sobie ułożymy różne wydarzenia z jego życia, fakty, to potem dopiero nam się układa, w którym momencie się czymś zajął, jak ewoluowała jego myśl, bo jednak kwestia protągu Macimowy to następuje w konkretnym bardzo momencie i on wtedy, jest to rok 1940, kiedy Szuchalski właściwie przestaje uprawiać sztukę, dlatego no ja o tym zresztą piszę w swojej książce, bo to jest bardzo ważne. Dla mnie Szuchalski jako artysta skończył się w 1939 roku. Tragedia II wojny światowej, to, że zostawił tutaj wszystkie swoje dzieła, które uległy rozgrabieniu, zniszczeniu i tak dalej, skończyło go jako artystę. Wszystko to, co po 1945 na polu plastyki wykonał Szuchalski, niestety nie ma już tej siły wyrazu, nie jest tak nośne jak to, co do 1939 roku. Wtedy jego tą nieprawdopodobną pasją staje się rzeczywiście zabawa etymologiczna, ale tam dochodzą również inne jeszcze kwestie historyczne, no, cała masa. Szuchalski w ogóle jest zdania, że wynalazł nową dyscyplinę nauki, która powinna wieść, być wiodącą we wszystkich naukach. Pan powiedział, skądinąd słusznie, że historycy sztuki jakby się tym właśnie przedmiotem nie zajmują. Ale przyznam szczerze, no jest trudno się zająć, bo ja o tym oczywiście myślałem, ale po pierwsze trzeba by przeczytać, proszę Państwa, 42 tomy zapisane rękopisem po angielsku, tam jest kilkanaście tysięcy Przepraszam, stron. Panie profesorze, tutaj właśnie na zdjęciu są te tomy. No właśnie, to są te tomy, tak, Szuchalski na tle tych tomów, jak mówię, chyba 42, jak sam przyznawał, tam jest 15 tysięcy rysunków o charakterze inwentaryzacyjnym. Może, także ja myślę, że to jest dla badania, ale może dla językoznawcy, dla literaturoznawcy, mniej chyba mimo wszystko jednak dla historyka sztuki, bo świetne skądinąd rysunki, to jednak one nie mają znaczenia jakby samoistnego dzieła sztuki, one są służebne wobec tekstu, który się tam znajduje. Natomiast wracając do pytania, dlaczego jakby Szuchalski nie jest popularny, no oczywiście tu zaważyła mocno jego charakter, jego poglądy. No nie bez przesady mówi się, że no nie kochał komunistów, bo w jednym z tekstów już w połowie lat 30. napisał, że trzeba walczyć o to, żeby świat był bez komunistów, bez komunizmu. Należy wyrzucić komunizm ze świata. Żydów z Polski, kler z polityki, a ludzi starych z działalności społecznej. Ja oczywiście nie podejrzewam, żeby po 1945 roku nasi decydenci polityczni wiedzieli, kto to był Szuchalski i znali jego poglądy. On w każdym bądź razie w Polsce po wojnie był tylko raz w 1957 roku, próbując brać udział w konkursie na pomnik bohaterów Warszawy. Ten zafałszowany pierwszy konkurs na poświęcony tak naprawdę przecież Powstaniu Warszawskiemu i AK. Także był postacią anonimową na gruncie polskim, a na gruncie amerykańskim, jak powiedziałem, odegrał bardzo ważną rolę, ale w dwudziestoleciu międzywojennym. No, poza tym, tak jak pan tutaj, Karol, powiedział, te jego skłonności do jakiejś prasłowiańszczyzny, sztuki pogańskiej, no i hasła budowania zupełnie nowej Polski, nowej rzeczywistości, której bohaterem był dla niego ukochany marszałek Piłsudski, którego nazywa komendantem, to się władzy na pewno nie podobało. Ja w 1974 roku opublikowałem pierwszy tekst o Szuchalskim w Biuletynie Historii Sztuki, a więc w poważnym piśmie naukowym, gdzie pisałem o duktynii, która jest poświęcona tak naprawdę właśnie Józefowi Piłsudskiemu.
Piłsudskiemu. I cenzor wyciął mi wszystko to, co dotyczyło Józefa Piłsudskiego i tam, gdzie padało słowo Piłsudski, ale pozostawiło dziwo cały materiał ilustracyjny. Więc powstał bardzo dziwny tekst, gdzie czytelnik nie wiedział, do czego te ilustracje się odnoszą, bo partie tekstu zostały wyrzucone. Właśnie ta niepopularność, tutaj przywołane kwestie antyklerykalne, antyżydowskie, cały czas jakby wiszą nad Stachem Szukalskim. W Stanach Zjednoczonych jednak już po jego powrocie w 1939 roku, te kwestie chyba nie były tak widoczne i ten temat właśnie Maci Mowy, że protonku, tym czym się zajął, oraz dokumentacja, bo chyba tak trzeba to nazwać, również indiańskich plemion, gdzie on odwiedzał rezerwaty. Tutaj kilka tych rysunków bardzo detalicznych jest i jest Yeti Syn, pomnik katyński. To jest kwestia, która zupełnie chyba była wyjątkowa nawet jak na skalę amerykańską. Artysta, który podejmuje ten temat. Co jakby od razu ściąga też troszkę nas w to, jak postrzegać można Szukalskiego i całą tą koncepcję, która jednak jest istotna tej Maci Mowy, w kontekście tego, jak współcześnie można by było Szukalskiego wpisać w koncepcję właśnie taką, w tych koncepcjach ponowoczesnych i jak go można byłoby interpretować czy omawiać. Jeżeli to pytanie do mnie, to nie to ma... jest otwarte pytanie. To... Nie. Ja bym powiedział, ja bym chciał się na początku nie zgodzić trochę z Tomkiem w paru kwestiach, to znaczy po pierwsze romantyzm i nowoczesność, owszem, no, ale też nowoczesność jest w jakimś stopniu związana z tradycją oświeceniową. I tak naprawdę no, można ją postrzegać jeszcze wcześniej w takim przełomie rewolucji naukowej, która się dokonuje w XVII wieku, tak na dobrą sprawę nowoczesność europejska wówczas gdzieś się zaczyna i się zaczyna kształtować w jakiś sposób racjonalizacji rozmaitych rzeczy i walki również z myślą religijną, no, która dominuje do tego momentu, tam przez humanizm jest troszeczkę rozmontowana. Więc, a z drugiej strony, no, dociekania dotyczące pierwocin języka, o ile mi wiadomo, w Europie przynajmniej rozpoczęła Hildegarda z Bingen, co było w wieku XI czy X. I co jakiś czas w rozmaitych momentach historycznych, zwłaszcza w takich, w których dokonuje się albo skokowe poszerzenie świata poprzez odkrycia różnego rodzaju rzeczy. Czyli mówiąc krótko, im bardziej wieża Babel się rozsypuje, tym bardziej ktoś zaczyna gdzieś poszukiwać maćmowy. I byłbym współczuł bardzo osobie, która miałaby poświęcić kawałek życia na studia nad Maćmową, ponieważ w mojej ocenie jest to też jednak wymiar personalnych szaleństw różnych umysłów w różnych momentach historii, które donikąd nie prowadzą. To są po prostu manowcami umysłu i z tych manowców umysłu chciałem dojść do trzeciej kwestii, to znaczy rzeczywiście Szukalski chyba między innymi przez to był niekonsumowalny w Polsce do końca, że mit, który budował poprzez formę nie przystawał do dynamiki rozwoju, tu muszę niestety wrócić do historii, do dat i do jakiegoś czasu realnego, z dwóch powodów. Po pierwsze, panslawizm, jak wiadomo, ma swoją historię w tej części Europy, do dzisiaj zresztą, jak wiadomo, prawda, i różne operują nim siły. Dzisiaj panslawizm jest w największym stopniu w zasadzie od ostatniego cara, może wcześniej, no jest instrumentem po prostu polityki rosyjskiej. O czym oczywiście jest tak zwany, nie musiał wiedzieć, nie musiał się trapić takimi sprawami.
zajmował się czymś innym. Natomiast ląduje ów Szukalski w środku tych wszystkich neurop i różnych innych koncepcji, które są rozpowszechniane przez internet, jako jeden z takich ciekawych zjawisk, jedno z ciekawych zjawisk, czy jakichś takich ojców założycieli, Bóg wie czego, w tych wszystkich ruchach od Serbii po Bałtyk i jeszcze trochę na zachód i daleko na wschód, które no, są po prostu przedmiotem jakiejś tam gry politycznej, w której uczestniczą bardziej lub mniej rozgarnięci ludzie. W owym czasie, kiedy powstaje Polska na nowo, pan Slawik również odgrywa jakąś rolę i ona odgrywa rolę również taką wewnętrzną, prawda? Tutaj Szukalski nie jest specjalnie różny od Zofii Stryjeńskiej, prawda? Nie ma jakiejś znaczącej różnicy między Szukalskim, który buduje Duchtynię, a Stryjeńską, która buduje jakąś świątynię z bożkami słowiańskimi albo w ogóle dechrystianizuje w pewien sposób reprezentację, proponując panteon bóstw słowiańskich i też produkuje jakby ten mit. Tylko pytanie jest, jak długo ten mit jest nośny jakby w realiach państwa, które ma, o czym jeszcze nie wie, przed sobą 20 lat istnienia. I po pierwszym dziesięcioleciu te siły, powiedziałbym, racjonalne, a z drugiej strony autorytarne, no, w jakiś sposób zaczynają definiować tę rzeczywistość. I wtedy jest takie pytanie, do czego Szukalski mógłby być w takim momencie użyteczny, prawda? I on się staje użyteczny, wydaje mi się, no właśnie na Śląsku z dość oczywistych powodów, konkretnych, historycznych, z datami. Znaczy, Niemcy są za granicą, to jest koniec zachodni, koniec południowy, zachodni, koniec Polski i tam w silnej formie należy przeciwstawić silną formę i Grażewski o tym chyba jest na tyle inteligentny wojewodą. Grażyński także o tym wie. Z perspektywy, nie wiem, Wilna czy Kresów to może zupełnie inaczej wyglądać. To jest po prostu kompletnie inny dystans. Polska jest szalenie różna. To, co myślą w Poznaniu, we Lwowie jest po prostu innym myśleniem zupełnie. Każdy ma swoje kłopoty. I w tym wszystkim jest ten Szukalski, no, który... Czy on jest w stanie w ogóle zaproponować mit mocnej formy, na który ktoś by się chciał zgodzić w latach 30. oprócz właśnie tych takich buforowych miejsc, no to ja mam wątpliwość dużą, a to, co się dzieje później, to w zasadzie to też warto na koniec powiedzieć, że Polacy po wojnie byli oduczani silnej formy bardzo konsekwentnie. To znaczy silna forma oznaczała, była zawsze definiowana jako proszenie się o problem. Z jednej no, strony to jest właśnie jedna, to jest właśnie jedna z kluczowych kwestii. Chyba śmieszna, ale zawsze mówiono, w zasadzie dyskurs był taki, że jakby no nie rośnij nadmiarę, bo zaraz dostaniesz pałką w głowę. W związku z tym propozycja Szukalskiego nie miała żadnego zastosowania przez kilkadziesiąt lat i powiedziałbym, że do dzisiaj. Albo do przed dzisiaj, do przedwczoraj może, ponieważ raczej stawiano na koncyliacyjność i na negocjowanie, na małą formę, słabą formę, co zresztą widać na tej wystawie. Ta wystawa jest doskonałym przykładem tego, jak wobec wszelkiego rodzaju problemów bardzo liczne wypowiedzi mają charakter ironiczny albo jakiś taki dopowiadający, przycinkowy. No nie tak jakbyśmy siedzieli i tak sobie rozmawiali, prawda? Jest tam szereg bardzo ważnych prac, bardzo mocnych prac, ale jest ogromna ilość rzeczy, które mają charakter no, wicu, no takiego rzucenia czegoś, wobec kwestii, które cały czas są poważne, one się jakby nie przestają być poważne. I na tym zakończę, no, jeżeli chodzi o jakby przydatność czy jakby recepcję Szukalskiego, jego możliwość wchłonięcia go, no to że on wydaje mi się, że jest w pewnym sensie słabo wchłanialny. No tak, ale to rzeczywiście trzeba by się było pewnie bardziej precyzyjnie zastanowić, dlaczego tak się dzieje. I tutaj bym widział dwa wymiary naszej rozmowy, bo jedno pytanie to jest pytanie o historyczną klęskę, jaką poniósł projekt Szukalskiego. Ale nie, to jest właśnie pytanie, czy mówimy tutaj o klęsce historycznej, dlatego że teraz
przywołanie z jakimś opóźnieniem w ramach jakiegoś Nachträglichkeit, jakiegoś powtórnego przepracowania pewnych fantazmatów czy wyobrażeń, to jest inna kwestia. Natomiast zupełnie inną sprawą jest Szukalski jako aktor, który mógł zaistnieć na scenie realnej polityki historycznej wspieranej przez konkretne państwo. I z tych powodów, o których mówiłeś, rzeczywiście on nie mógł zaistnieć na tej scenie. Tu moglibyśmy przypomnieć perypetię z Remusolinim, prawda? Szukalski rzeczywiście na poważnie chciał zaangażować tę rzeźbę w jakąś wymianę gestów dyplomatycznych. Po prostu starał się o to, żeby ona dotarła do głównego bohatera i ze względu na swoją jakąś zupełnie nieprzystawalną, nie mieszczącą się w granicach wyobraźni ówczesnych administratorów ekstrawagancję, ta cała sprawa spełzła na panewce. Więc to jest ten wymiar tej klęski historycznej czy politycznej, która rozegrała się wtedy, kiedy Szukalski działał na konkretnej scenie artystycznej i społecznej i miał ewentualne możliwości, żeby wyzyskać swoje potencjały. Natomiast rzeczywiście innym problemem i kolejną kwestią jest to, o co pytał przed chwilą Konrad, mianowicie o to, jak w realiach już późnej nowoczesności, czyli w naszych realiach współczesnych, mógłby Szukalski zaistnieć. Jak rozumiem, czy istnieją jakieś możliwości rewitalizacji tej, nawet nie wiem, czy tego projektu, ale po prostu tego imaginarium, a to jest rzeczywiście imaginarium mocy, prawda? Czyli silnego gestu, silnej formy. To, o czym Piotrze mówiłeś i to, na co wskazujesz tutaj na pewną, ja bym zaryzykował taką tezę, jednak substancjalną cechę polskiej nowoczesności. To jest właśnie niechęć do mocnych gestów. Wielorako uwarunkowana, wyrastająca z różnych kontekstów, ale bardzo silnie określająca horyzont naszego myślenia i działania. Więc bez wątpienia po prostu Szukalski jawi się jako kuriozum, ekstremum, jako rzecz gdzieś bardzo mocno nie tylko hiperbolizująca pewne kwestie, ale on sam jest hiperboliczny do tego stopnia, że po prostu jakby gdzieś wykracza poza horyzont naszego widzenia, naszego postrzegania pewnych spraw. No i co dalej wobec tego? No właśnie, ja jeszcze tylko dodam do tego, że... Wydaje mi się, że jest przestrzeń, w której w późnej nowoczesności Szukalski zaistniał w pełni i został w pełni skonsumowany i zrealizowany. I to jest coś, w czym my wszyscy uczestniczymy i to wszystko oglądamy. To są wszystkie produkcje hollywoodzkie, tak, od Tolkiena idąc wstecz do Aliena mniej więcej, ponieważ recepcja Szukalskiego w Los Angeles, bez Polski, bez Politwarusa, bez Katynia i bez w ogóle wszystkich innych bajek, została skonsumowana przez scenografów hollywoodzkich, o czym skądinąd wiemy, że jest on tam postacią kultową. W związku z tym jakby forma została wzięta, bardzo mocna forma, prawda? Tak, no, tak. Jaka jest mocniejsza forma niż forma kinowa? Nie ma mocniejszej formy dzisiaj, oprócz wojska oczywiście. Więc to się gdzieś stało, prawda? Ale poza Polską to się stało. Poza naszym... Poza jego, że tak powiem, horyzontem oczekiwań, choć być może nie byłoby mu to wstrętne. Nie wiem, panie profesorze, co pan o tym sądzi? Nie, myślę, że by to ma bardzo odpowiadało. Tutaj, skoro mówimy o tych związkach z Hollywood, Iwona Luba, dobry historyk sztuki warszawski, byłem kiedyś recenzentem jej doktoratu, w tym doktoracie ładnie napisała, że właśnie projekty różnych pomników Szukalskiego no idealnie nadają się do Hollywood, bo to właściwie gotowe modele do filmów o Spider-Manie czy innych postaci komiksowych. Rzeczywiście ta jego twórczość ma silny taki związek. Zresztą warto pamiętać, że w pewnym momencie Szukalski, trudno powiedzieć na 100%, ale takie mamy przekazy, współpracował z Cecilem DeMillem, czyli jednym z ważnych reżyserów hollywoodzkich, dla którego z jednego z filmów projektował tam jakieś figurki. Także twórczość Szukalskiego, jego szalona, nieprawdopodobna wyobraźnia na pewno bardzo Hollywood odpowiadała. Ja bym chciał też przypomnieć, że pierwszy wywiad z Szukalskim w Stanach Zjednoczonych w czasach nam nie aż tak odległych, czyli w latach 70. Zrobiło pismo Freak. Weirdo. 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 Roberta Crumpa. Urzędnikiem był Robert Crump.
I to było pismo no, po prostu zachodniego wybrzeża, które czytali ludzie, którzy łykają raz w tygodniu przynajmniej LSD i palą dużo marihuany, które ukształtowało ogromną część kultury zachodniego wybrzeża i oprócz tego epizodu z Demillem bardzo prawdopodobnego, to znamy wypowiedzi scenografów, od scenografa Aliena począwszy chyba, poprzez szereg innych osób, którzy mówili, tak, no co za wspaniała postać, Szukalski, oczywiście, myśmy znali jego pracę, on nas inspirował i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to się realnie wydarzyło w tej fabryce snów. Tutaj to jest właśnie ten numer magazynu Weirdo, w którym jest duży materiał poświęcony Szukalskiemu i w dużej części poświęcony właśnie Protongowi. To tak wywoławczo zachodnie wybrzeże i jeden z twórców sceny psychodelicznej zachodniego wybrzeża, Rick Griffin, w jednym ze swoich plakatów, który nie ukrywał swojej inspiracji Stanisławem Szukalskim. To jest jeden z plakatów reklamujących jeden z festiwali muzycznych. A tutaj podejrzewam, że to jest tak, a to jest liternictwo Stacha Szukalskiego, zrobione właśnie przez Ricka Griffina do katalogu wystawy w galerii, już żebym nie przeinaczył, bo to jest La Luz de Jesus Gallery w San Francisco. La Luz. Światło Jezusa. Światło Jezusa w 1989 roku. Rick Griffin zaprojektował kartę, znaczy stronę tytułową i strony z tekstem w tymże katalogu. Więc może właśnie pytanie o to, że Szukalski nie będzie strawiony tak powiedzmy w kulturze wysokiej, ale właśnie w kulturze popularnej w Polsce również. Szukalski raczej ma takie konotacje, bym powiedział, gdzieś na pograniczu. To jest raczej guilty pleasure wielu osób, ale jak też tu w większości siedzimy, ale też nie jest taką postacią, która by wpłynęła jakoś znacząco na kulturę popularną. Jakieś przebitki były w zespole łódzkim Cool Kids of Death, którym to animacji pojawia się jedna z rzeźb Szukalskiego, ale to są takie wyrywki, więc może kultura popularna mogłaby Szukalskiego oswoić i okiełznać. Moim zdaniem bez wątpienia. Bo ja chciałem trochę znowu... To już się dzieje. Ale ja chciałem dokonać znowu takiego minimalnego zwrotu może w tej rozmowie, bo Konradzie, ty pytasz o kulturę popularną, o polską kulturę popularną i o szansę Szukalskiego w tym horyzoncie czy w tym kontekście, no ale ja bym się zastanowił trochę bliskoznacznie nad szansami Szukalskiego w horyzoncie późnopolskiego populizmu na przykład. I przywołałbym, bo przecież pamiętamy wystawę sprzed paru lat, 2012 rok, Tymos, Sztuka Gniewu, Kazimierz Piotrowski i Szukalski, pomnik katyński, który również tam się pojawia jakby w jakimś centrum paradygmatycznym tej wystawy, ma organizować właśnie całą tę gniewną energię tego rzekomo kontestatorskiego projektu, osnutego wokół, wiemy jakiej narracji, to znaczy pewnie moglibyśmy tę narrację określić mianem demagogicznej jednak. I teraz myślę, że Szukalski koresponduje mocno z tymi współczesnymi tendencjami, które w krajach o rozproszonej, słabej, częściowo zdekonstruowanej, a jakoś tam rekonstruującej się tożsamości narodowej czy kulturowej, próbują rewitalizować fantazmaty mocy, fantazmaty woluntaryzmu. No to Szukalski ze swoim ewidentnym woluntaryzmem, takim woluntaryzmem larger than life, tutaj gdzieś jakoś ewidentnie wydaje mi się, że pasuje do tej wrażliwości czy do tej energii. Ale to, przepraszam, jeszcze na chwilę wrócę do kwestii, o których mówiliśmy wcześniej, a to znowu ten woluntaryzm jest źródłowo romantyczny, bo jak sobie przypomnimy figurę, która nas wita na wejściu do tej wystawy, to jest Konrad z trzeciej części Dziadów i z Wielkiej Improwizacji. I tutaj ja sobie przypominam, chciałem się tego nauczyć na pamięć, nie zdołałem, ale odczytam Państwu cztery linijki, bardzo istotne, jak mniemam, w kontekście woluntaryzmu romantycznego.
Czuję w sobie, że gdybym mą wolę ścisnął, natężył i razem wyświecił, może bym 100 gwiazd zgasił, a drugie 100 wzniecił. No i to jest, myślę, również Szukalski gdzieś tam w jakiejś kondensacji, ale też sądzę, że te marzenia o sprawczej albo destrukcyjnej mocy, która miałaby destruować na przykład całe totalitarne światy, to nie jest tylko Hollywood, ale to są również peryferyjne kultury inspirowane Hollywoodem i podżegane do pewnego typu populizmu bądź demagogii. To jest również późno nowoczesna kultura polska. To prawda i dodam do tego, tu się zgadzam w pełni, taką rzecz, która trochę może osłabi tę silną formę, to znaczy z tego cytatu i ze sztuki Szukalskiego i ze sposobu aranżacji tego muralu, czy jak to nazwać, Maurycego Gumulskiego, powiedziałbym, sperma jest za rogiem, to znaczy wytryskowa, no tak, erupcyjna, ejakulacyjność, prawda, tak, sytuacja. I chciałem zwrócić uwagę na to, że jedna z ilustracji, która tutaj przewijała się przed naszymi oczami, a za Państwa plecami, to była ilustracja do pierwszego tomu poezji Maxa Bodenheima, poety związanego ze sceną beatową w Chicago z lat nastych. Najbardziej flamboyanckiego pederasty w mieście. I klub wagabundów, którego członkiem był Szukalski, ze swoimi długimi włosami, pucułowatą, nieco jamorowatą fizjonomią i pięknym młody mężczyzna, był klubem, w którym jednym z typów zabaw był cross-dressing. Mężczyźni przebierali się w kiecki, kobiety paliły papierosy i nosiły jakieś żakiety i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, dla wszystkich miłośników toporła i takiej silnej formy w tych właśnie obszarach, o których mówisz, chciałem też zwrócić uwagę na taki interesujący rys homoerotyczny w tej twórczości, jak również w konstrukcji szczepu rogate serce, gdzie, jak to mówiono, krępi kwadratowi głowy, mężczyźni miejsce. Są właśnie tymi jakimiś takimi idealnymi twórcami, którzy są obdarzeni no, potencją kreatywną jakiegoś szczególnego rodzaju. Wydaje mi się, że na to też warto zwrócić uwagę, to nie było specjalnie badane, ale jak się spojrzy na flyery, które są dostępne gdzieś, no, bardziej w Stanach Zjednoczonych niż tutaj, klubów wagabundów i tak dalej, i w ogóle dekadencką scenę chicagowską, w której myślę, Stach Zwarty stał się Stachem Zwarty. On się nie stał w Krakowie Stachem Zwarty, on się stał Stachem Zwarty w Chicago. I trzeba na koniec jeszcze dodać, że Chicago było miastem, które poprzez to, że przyjechało tam strasznie dużo ludzi od początku XX wieku po to, żeby to miasto zbudować, stało się jednocześnie jednym z głównych ośrodków w Ameryce kształtowania tożsamości narodowej. To znaczy ludzie, którzy nagle przyjeżdżali dużymi masami z jakiejś wsi Irlandii, Polski, tam skądkolwiek, z żydowskich jakichś sztetli, nagle musieli się połączyć w jakieś grupy i w ogóle określić siebie, powiedzieć, kim są. I wydaje mi się, że mocna polskość Szukalskiego właśnie zaczyna się właśnie tam, a jednocześnie ma na swoich antypodach coś, co jest bardzo nowoczesne, powiedziałbym. No i tyle. Nie, to ja tylko może dodam, że rzeczywiście w pełni się zgadzam z Pana analizą. Szukalski się narodził w Chicago w tym dziesięcioleciu 1913-23, to jest szalenie ważny okres. Tam też w Chicago w 23, co prawda, czyli troszkę później, w 29 wydał on swoje dwa wspaniałe albumy, z których jeden, ten drugi z 29 roku został uznany za najpiękniejszą książkę w Stanach Zjednoczonych. No i tam się ukształtował, w tych albumach są już wszystkie założenia, które potem rozwinie w Polsce w swojej książce, która jest takim jego credo artystycznym, Atak Kraka, twórcowni czy Akademii, wydanej w Krakowie w 29 roku. Także rzeczywiście on przyjeżdża do Polski w pełni świadom swego posłannictwa, co chce zrobić. A chce zrobić totalną rewolucję, tyle że gdyby
być może podszedł w sposób bardziej umiarkowany, gdyby no jednak nie szokował, przede wszystkim nie wyzywał, używał swoich różnych neologizmów, które były nie do strawienia dla środowiska krakowskiego konserwatywnego, to kto wie, może by dużo rzeczy udało mu się zrealizować i znalazłby rzeczywiście znacznie większe grono zwolenników niż ono było faktycznie, bo tak naprawdę za nim, za jego hasłami poszli tylko studenci pierwszego, drugiego roku Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Przemysłu Zdobniczego w Krakowie. Ale przepraszam pan, panie profesorze, do tych neologizmów też mam wrażenie, ma dość ambiwalentny stosunek. Tak, przynajmniej tak wyniosłem taki wniosek z lektury pańskiej książki. Pewnie ma pan rację, dosyć tak, chociaż z przyjemnością czasami je cytuję w miejscach publicznych, bo rzeczywiście są smakowite. No, ja nie jestem językoznawcą, ja tylko mogę się podeprzeć znowu wypowiedziami specjalistów na polu literatury szukalskiej, a także tych neologizmów, no był znakomity. Miał bardzo dobre pióro i takie Sklerozabytek na przykład. Bardzo znane jego opowiadanie o niemym śpiewaku, no podobno jest uważane przez językoznawców anglosaskich za dzieło naprawdę wzorcowe, na którym warto się opierać, analizując te teksty. Także był człowiekiem niewątpliwie wszechstronnie uzdolnionym, któremu myślę w zrobieniu kariery czy zaistnieniu szerszym w kulturze, w sztuce europejskiej, światowej, nie tyle zaszkodziły zbyt fantazyjne jego wizje, ale no, będę się upierał, jego trudny charakter od właściwie dzieciństwa, od maleńkości, bo właśnie też w tym Chicago tam był taki wzięty krytyk, który kiedyś przyszedł do jego pracowni i nie wiadomo, czy celowo, czy przez przypadek dotknął jedną rzeźbę, no co Szukalskiego tak rozeźliło, że złamał mu laskę, którą dotknął, po czym wziął go za kark i wyrzucił z tej pracowni. Z kolei innym razem, gdy dostał nagrodę nawet w Instytucie Sztuki w Chicago na jakiejś wystawie, oburzył się, że jurorzy nie będą oceniać jego prac i w ogóle to dla niego nie ma żadnego znaczenia. Gdy przy innej wystawie zakwestionowano obecność jednego rysunku, który był taki obrazoburczy wobec rządu brytyjskiego i postanowiono nie wystawiać, no Szukalski wycofał wszystkie swoje prace, bo uważał, albo się mnie w całości pokazuje, albo w ogóle. Więc może właśnie o Szukalskim trzeba mówić w całości, z całym dobrodziejstwem. Z całym dobrodziejstwem kultury. Należy mu się cały świat. Tak, no właśnie to jest ciekawe, że Szukalski z mocną formą narodową narodził się w Chicago. W Polsce pojawił się raz po już stałej emigracji, a jego prochy zostały rozsypane na Wyspach Wielkanocnych, w których według jego, w myśli jego koncepcji, stąd właśnie z Wysp Wielkanocnych pochodził człowiek i tam było źródło naszej cywilizacji, więc Szukalski niewątpliwie nadal chyba będzie się nam wymykał i nigdy go nie domkniemy w żadnej formie i nie upupimy Szukalskiego. Bardzo serdecznie wam dziękuję za rozmowę i tym samym otwieram dyskusję, komentarze, pytania. Proszę się zgłaszać, ja będę się starał podejść do w ramach możliwości i przekazać mikrofon. Naprawdę. Najgorzej rozpocząć, proszę państwa. Proszę. To znaczy ja jestem, znaczy dziękuję za w ogóle podjęcie tego wątku i tematu, mam na myśli samego Szukalskiego, dlatego że nie ukrywam, że dla mnie wejście, konfrontacja, tak, wejście na wystawę i w ogóle pojawienie się Szukalskiego jakby w kontekście sztuki późnej nowoczesności, po nowoczesności, czy jak to jeszcze nazwiemy, no jednak jest pewnym zabiegiem szokującym. I teraz ja chciałam zapytać, być może jest kurator wystawy, czyli Stach Szabłowski, jest tak. To znaczy ja bym chciała, to jest tak, pytanie do Stacha, dlaczego
Czy pojawienie się, ponieważ ja mogę powiedzieć tak, w gronie osób zajmujących się romantyzmem dyskusja zakończyła się na temat w ogóle postaci, zakończyła się też językoznawczą, taką krótką, ironiczną dysputą na temat tego, czy jest obleśny, czy jest obrzydliwy. To znaczy, czy jakby obłość języka nam tłumaczy, czy też to R wprowadza pewną kanciastość, no widzieliśmy jego pracę. Także to jest jakby komentarz na temat oceny. Natomiast mnie to zastanawia, tak, ponieważ ja się zetknęłam z Szukalskim akurat pracując nad Ślesińską, nad wystawą Ślesińskiej, ponieważ te jego projekty, tak, architektoniczne, no gdzieś tam mi się wydawały podobne. Natomiast chciałam zapytać Stacha, czy Szukalski dzisiaj, ponieważ właściwie od panów, wydaje mi się, że jednak poza Piotrem ta rozmowa jest, ta dyskusja była taka afirmatywna, tak? Jakby bez... Afirmatywna? Afirmatywna, nie, ja tak? Myślę, to znaczy nie, ona nie, była... Nie, sorry, jest zupełnie, wydaje mi się, pozbawiona tutaj... Znaczy bardzo poprawna politycznie, tak bym powiedziała, ale z jakimś takim właśnie nie, dziwnym cudzysłowem. Nie, no słuchaj, nie, no sorry. Znaczy, no, ale daj mi skończyć, ale daj mi skończyć. Znaczy, chciałbym wiedzieć, na czym ta poprawność polega. Ja sobie robiłam notatki po prostu, no nie ukrywam, że jestem dosyć mocno zaskoczona, tak jak zaskoczona jestem obecnością tej klasy artysty, tu mówię o kwestiach formalnych, i tej klasy myśliciela, tak? Więc pytanie, czy dlatego się pojawił Szukalski, że jest on jakoś kompatybilny, tak, z tym obsesyjnym poszukiwaniem silnej formy współczesności, mam na myśli ostatnie, no, politykę historyczną, po prostu, to jest ten kontekst. I teraz ty stawiasz pewien tutaj cudzysłów, tak, z artystą. Czy też pojawił się Szukalski dlatego, że właśnie mamy monografię monumentalną i w jakiś sposób, no, wartościującą, dowartościującą, tak, że tu zapisałam, że to jest, nie wiem, ornament i forma i tak dalej, i tak dalej. I teraz, no właśnie, skąd on nam tu się wziął? To ja, tak? Dzień dobry, Stach Szabłowski, współkurator wystawy Późna Polskość. Powodów obecności Szukalskiego jest kilka i one nakładają się na siebie. Jeden z nich został już poruszony w tej dyskusji, czyli problem silnej formy i słabej formy. Tak? Polska jako obszar słabej formy, w której nawet próba zbudowania silnej kończy się jakimś pośrednim rozwiązaniem albo czymś, co się zaraz po skonstruowaniu zaczyna dekonstruować. I co masz na myśli? No, mam na myśli dalszą część wystawy, która w pewnym sensie odpowiada na to pytanie, które zawisa nad twórczością Szukalskiego i na które Szukalski odpowiada twierdząco. To jest pytanie o to, czy artysta wizualny jest powołany do tego, aby być konstruktorem narodowej formy, czy jest powołany do tego, aby budować cały zespół wyobrażeń, które mogą skrystalizować te mniej lub bardziej nieostre intuicje na temat tego, kim jesteśmy. Oczywiście współcześni artyści odpowiadają na to pytanie zwykle inaczej niż Szukalski, czyli jak nie wiem, czy państwo widzieli wystawę, większość z nich woli się obsadzać w roli dekonstruktorów niż konstruktorów, jak chciał robić to Szukalski. Kolejna rzecz to jest zasygnalizowanie polskości i imaginarium polskiego jako projektu otwartego, w którym można bardzo wiele zrobić. To nie jest takie oczywiste, wydaje mi się, w społeczeństwie tak skłonnym do tradycjonalizmu jak nasze. I Szukalski sygnalizuje tę kwestię w taki bardzo wyostrzony sposób. Tak? Przyjeżdża ze Stanów i mówi... Nie,
to nic nie jest ustalone. Przebudujmy to wszystko, zaprojektujmy to wszystko zupełnie od nowa, zmieńmy paradygmat, zmieńmy aksjologię, na której polskość się opiera. I oczywiście... Ja nie wiem, czy wiesz w tych czterech, że tak powiem, czterech punktach, tak? Ale poczekaj, to, czy to on dokończę. Cokolwiek to dokończę. Chodzi o samo zaproponowanie otwarcia polskości zupełnie. I polskiego imaginarium. I wydaje mi się, że na wystawie, która i tak jest duża, ale trzeba starać się przynajmniej dążyć do jakiejś lapidarności, nikt lepiej niż Szukalski by tego problemu nie wprowadził. Oczywiście sprzyja też kwestia analogii między tymi dwoma momentami jednego i drugiego nowego otwarcia dla polskości i tego problemu form anachronicznych, które nagle okazuje się, że są w repertuarze i istnieje potrzeba stworzenia, zaprojektowania czegoś. Wreszcie, i to może najbardziej ci się spodoba, opowiadając o Szukalskim, chcieliśmy zasygnalizować, że to ta pogoń za polską formą nie tylko potrafi przybierać taką postać obsesyjną, ale w pewnym sensie, jeżeli się w tej pogoni dobrze rozpędzić, to właściwie musi ją prawie że przybrać, tak? Jest to niemalże nieuchronny los artysty, który jest owładnięty tą kategorią. Afirmacja. Nie rozważaliśmy, prawdę mówiąc, tego decyzji o pokazywaniu Szukalskiego w kategoriach afirmacji czy krytyki. Jednak powiedzmy sobie szczerze, że Szukalski jest postacią historyczną i to pod każdym względem. Dużo było tutaj mowy o tych możliwościach aktualizowania go również na polu kultury popularnej. Ja jednak zaznaczę, że gdyby ten ładunek, który Szukalski wnosi i do imaginarium, i do polskiej kultury, był aktywny, tak, gdyby się palił ląd podczepiony pod ten ładunek, to znaczy nie powiem, że nie pokazywalibyśmy tego artysty, ale na pewno byśmy podchodzili do niego dużo ostrożniej. Mi się jednak wydaje, że to jest twórca, który wytycza pewien horyzont, ale jego już na nim nie ma. To a propos, nie wiem, to chyba Tomek Kozak rzucił pytanie o możliwość reaktywacji Szukalskiego w nurcie późnopolskiego populizmu. Tak? Nie wiem, wydaje mi się, że ten późnopolski populizm... Gospodarczą organizujmy jedność. Pamiętamy takie hasło, prawda? To myślę, że to brzmi jakby bardzo, bardzo aktualnie w dzisiejszych czasach. Kondensując dyskurs z jednej strony antysemicki, z drugiej odwołujący się do fantazmatu wstawania z kolan, odzyskiwania suwerenności narodowej. Tak, ale wydaje mi się, że na formie Szukalskiego i na zasadzie konstruowania jego wyobrażeń ten późnopolski populizm jednak połamałby sobie zęby. To nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. No troszkę wymijająco, to znaczy dla mnie jakby podstawowy niepokój budzi to pytanie, w ogóle to zestawienie, tak, czy artysta wizualny jest powołany do stwarzania formy narodowej, czy artysta wizualny jest stworzony Tomku do powoływania formy narodowej? A to jest pytanie do mnie jako do artysty, czy to jest No teraz ja przynoszę to pytanie tak od kuratora. Ja teraz jako widzka do ciebie adresuję. To znaczy, gdybym ja miał odpowiedzieć, wykorzystując albo odwołując się do mojej perspektywy, do mnie po prostu, gdybym osobiście miał odpowiedzieć na to pytanie,
Odpowiedziałbym na nie negatywnie, ale musiałbym je opatrzeć kilkoma zastrzeżeniami. Że pierwsze wiązałoby się z nazwą wystawy w ogóle, mianowicie z posłużeniem się kategorią narodowości. Ja osobiście unikam i unikałbym posługiwania się kategorią naród, zwłaszcza w wymiarze konstruktywistycznym, ponieważ ja uważam, że nie powinniśmy konstruować narodu, tylko powinniśmy konstruować społeczeństwo. Tu nawiasowo dodałbym, że mnie się wydaje, że polska kultura nie przepracowała zupełnie podstawowego problemu, który ujawnił się w połowie mniej więcej pod koniec XIX wieku w kulturze niemieckiej i objawił się jako podział na Gemeinschaft i Gesellschaft, czyli na wspólnotę i na społeczeństwo. Zwróćmy uwagę na to, że w dzisiejszych realiach niemal wymiennie stosujemy te kategorie, zwłaszcza jakby w tym obszarze mainstreamowym, kiedy liberalni dziennikarze zupełnie bezrefleksyjnie posługują się kategorią wspólnoty, niejako nie zdając sobie sprawy, do jakiego stopnia ona jest zapośredniczona i obciążona ideologicznie. Stąd moja podstawowa wątpliwość dotycząca tej kluczowej tytułowej kategorii, formy narodowe. Mnie osobiście nie interesowałoby konstruowanie form narodowych z wielu względów. Nie mam, łagodnie rzecz ujmując, duży dystans do tych wszystkich instrumentów, które wiążą się z naturalistycznymi narracjami. Naród jest dla mnie kategorią z horyzontu naturalistycznego, więc to jest sprawa zupełnie zasadnicza i w tym sensie późno nowoczesny, autorefleksyjny, krytyczny artysta nie jest powołany do tego, by współtworzyć naród, tylko brać udział w konstrukcji rozumnego, racjonalnego, oświeconego społeczeństwa. Nie wiem, czy przepraszam, natomiast z kolei ja pozwoliłbym sobie trochę odwrócić rolę i zadać tobie pytanie, gdzie widzisz rzeczywiście ten moment afirmatywny w naszej dyskusji, bo ja powiedziałbym tak, że w wypowiedziach pana profesora, przepraszam za to, co powiem, dostrzegłem jednak pewien patronizujący i dość protekcjonalny ton. Tam w tych wypowiedziach Szukalski jest po prostu kuriozum, jest pewną ciekawostką, która może cieszyć nas, radować i bawić, ale w istocie rzeczy nie traktujemy poważnie tego artysty jako... Wiesz, nie pisze się o ciekawostce, nie wiem, 600 stron. No nie, dlaczego nie? Jak się okazuje, też mam wrażenie, że można napisać to, gdzie jest napisane, że nie piszemy. Coś błahego, coś incydentalnego. Nie, przepraszam. Znaczy, nie, mówię o ciekawostce, tak? No, przepraszam, nie, Jacku. Nie, sorry, Ewa tak chyba nie mówiła. Nie, Ewa ja mówię. Odniosła się do mojej wypowiedzi dotyczącej wypowiedzi pana profesora. Nie, tak, to już jest. Panu profesorowi, nie, absolutnie nie powiedziałam, że z ciekawostką. No właśnie, no, uważam, że należy mu się bardzo poważny namysł i poważna refleksja i że tak powiem, dekonstrukcja, że użyję popularnego słowa, po prostu całego tego. No, ale co miałaby znaczyć dekonstrukcja? Bo... Za dużo afirmacji, tak, w tym przedstawieniu. No, ja jako autor not, właściwie komentarzy i w pewnym sensie osoba, która miała szczęście współpracować z Maurycym przy tworzeniu tej wystawy, znaczy tej części wystawy, no muszę powiedzieć, że w pewnym sensie ta pani reakcja, to pytanie, które się ujawniło podczas jakiegoś spotkania, o którym pani powiedziała, że Szukalski jest bardziej obleśny czy obrzydliwy, nie wiem, szczerze mówiąc, może ciekawa byłaby odpowiedź na to pytanie właśnie. Jak jest? Czy jeszcze można replikować więcej tych epitetów, i które może byłyby jakimś takim odległym echem tej manii przezywania i spiętrzonych neologizmów obraźliwych, których sam Szukalski używał w stosunku do swoich przeciwników. Natomiast wydaje mi się to pytanie dość jednak bezpłodne, prawda? I w pewnym sensie on jest trochę taką postacią jak taki Joyce'owski everyman, to znaczy
bez względu na to, co mamy w sobie i co sobie będziemy myśleli na temat formy, treści i tak dalej, to zdołamy wpisać to, czego oczekujemy. Jeśli ktoś oczekuje znaleźć w nim po prostu zajadłego, krwiożerczego antysemitę, który gospodarczo organizuje jedność i marzy tylko o tym, żeby usunąć Żydów z życia, to na pewno będzie miał tutaj, będzie miała taka osoba dużo, dużo, dużo materiału na poparcie tych tez. Jeśli ktoś będzie chciał w nim odnaleźć nietypowego wizjonera, także, jeśli ktoś będzie chciał odnaleźć w nim pewnego protoplastę dosyć nieprzyjemnych, panslawistycznych, słowianofilskich tendencji, o których Piotr wspominał, które w jakiś sposób odbijają się echem teraz, no nie bez powodu Szukalski jest jakimś idolem rodzimowierców, zadrużan, dosyć mieszanego politycznie, ideologicznie towarzystwa, to też i to odnajdzie. Więc tam jest po prostu trochę tak jak na frontonie Zamku Jezdowskiego, too many things to fit into such small box po prostu. Tych komponentów jest wiele i dosyć trudno go zredukować w jakiś sposób i upupić, tak jak powiedział pan Konrad. Więc nie wiem, no, oczywiście każdy ma tutaj prawo do swobodnej, płynącej interpretacji, ale też nie wiem, oczywiście nie stawiałbym żadnych granic w ogóle takiej interpretacyjnej swobodzie, jeśli ktoś chce po prostu zajmować się tylko dekonstruowaniem. To może to robić, jeśli ktoś chce z niego coś konstruować, chociaż to wydaje mi się dość ryzykowne, bo tutaj padło to pytanie, co można skonstruować w ramach jakiejś popkultury, populistycznej popkultury, nie wiem. Myślę, że on jest trochę, tak jak Piotr mówił zresztą i panowie, tak samo, trochę nieabsorbowalny po prostu, trochę nie mieszczący się w tych sztywnych konwencjach wyznaczanych przez, powiedziałbym, ideologemy po prostu, te najważniejsze ideologiczne takie koordynanty, które by tutaj można zauważyć. Nie, może już za dużo mówię. Ja bym chciał dodać jeszcze, ale nie Oliwy, tylko mi się w ogóle wydaje, że to są w ogóle dwie różne wystawy. Znaczy jest pokaz, który ma niby być preludium do czegoś, ale to coś, co jest za tym pokazem, jest w ogóle kompletnie czymś innym i o czymś innym. I tak bym patrzył na te, ja tak przynajmniej oglądając tę wystawę, no tak sobie to rozdzieliłem. Znaczy zobaczyłem bardzo skonstruowany, precyzyjny jakaś konstrukcja wokół Szukalskiego, tak trochę jak na akademii w szkole, no bardzo ładnie zrobiona, a później jest no jakaś wystawa, prawda, która próbuje podjąć tematykę, która jest anonsowana, ale ja w ogóle nie widzę, jakbym był cudzoziemcem, tam nie wiedział, co to jest Szukalski, tego, to pewnie pomyślał, a tu jest jakiś pokaz, a teraz to jest ta wystawa, prawda? Słucham? No nie wiem, na szczęście albo nie jest szczęście, w związku z tym mówię, że wiem o tym, że postrzegam to jako dwie różne wystawy, wszystko jedno, czy jako cudzoziemiec, czy jako Polak. I one są, no, różne rzeczy można łączyć ze sobą w jednym gmachu, w tym przypadku, w tym pudełku, prawda? Ale wydaje mi się, że one są dość doskonale rozłączne, ponieważ ta wystawa za Szukalskim nie daje żadnych odpowiedzi na tak naprawdę na te kwestie, które stawia Szukalski. Być może w ogóle trudno jest dać odpowiedzi na te kwestie, które stawia Szukalski. Jednak nie, jednak pewną, myślę, że pewną odpowiedź z tego zestawienia możemy wydedukować i ona chyba brzmiałaby w sposób następujący, że bezpowrotnie zostaliśmy odcięci od tych źródeł mocy, o których marzył Szukalski. Jednak o tym świadczy dla mnie historia polskiej sztuki po 1989 roku. No tak, ale przy czym to jest dodałbym zmistyfikowane szalenie, ponieważ oczywiście, mamy no Szukalskiego jako to danie, którego Polacy nie są w stanie skonsumować do końca. Podobnie zresztą jak
jak cała wystawa, która jest za Szukalskim, która przecież też jest nie do skonsumowania, ponieważ trzeba by tam spędzić pół życia, żeby ją całą obejrzeć. No, jest tam nie wiem ile godzin filmów i tak dalej. To jest raczej pewien zbiór możliwości, z których no, widz współczesny, flaner troszeczkę może skorzystać w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od tego, ile ma czasu. I taki jest fakt realny, mówiąc ale figura, o realiach tej wystawy, okay. Ale tylko daj mi to skończyć. W związku z tym no, mamy w zasadzie z dwoma figurami takimi niekonsumowalnymi do końca do czynienia. Ale Szukalski przecież nie jest jakimś wyjątkiem, jeżeli chodzi o próby silnej formy, bo jeżeli spojrzymy na szereg realizacji z dwudziestolecia, zwłaszcza tych, które krążą wokół postaci wodza, którego Szukalski również był miłośnikiem i wielbicielem, jak wielu Polaków, no to tam są realizacje i projekty przewyższające te pomysły Szukalskiego stukrotnie. No to znaczy, to tam są zamysły na skalę Korei Północnej, jeżeli chodzi o ubóstwienie Józefa Piłsudskiego, zarówno jeżeli chodzi o formę, jak i jeżeli chodzi o skalę. To, że Polska się skończyła w tym momencie, w którym się skończyła w 1939 roku, tak wypadło, ale gdyby Centralny Okręg Przemysłowy i wszystkie inne rzeczy poszły dalej, to któż wie, w jakim mieście byśmy mieszkali dzisiaj i jakby wyglądało miejsce narodzin Ziółka i wszystkie inne rzeczy. Być może autorytarna forma władzy, która przyjęła dość w sumie łagodną postać jak na Europę tego czasu, byłaby pociągnięta, w zasadzie ona była pociągnięta dalej, to znaczy kolejne wcielenia autorytaryzmu mutowały, prawda? Dzisiaj mamy kolejną próbę podjęcia tej silnej formy władzy. No, zobaczymy jak to, ta historia się potoczy. W każdym razie... Pomników chyba takich już nie będzie jednak. W każdym razie ja jako człowiek, który się zajmuje Szukalskim, no jestem rzeczywiście bardzo, abstrahując od tego, czy rzeczywiście za tym pierwszym aneksem Szukalskim coś jest wspólnego z tą wystawą, czy nie jest, no mogę być tylko wdzięczny, że Państwo jednak zaczynacie się zajmować tu w tym gronie, czy nie tylko w tym gronie, ale od kilku lat widzę, że dzięki mojej książce tym Szukalskim się coraz więcej osób interesuje, że wzbudza ona emocje i taki właściwie był też cel, jak pisałem tę książkę, żeby przybliżyć sylwetkę i uporządkować fakty. Dlatego nie ukrywam, że zasmuciła mnie wypowiedź pana Tomka, że w mojej książce pobrzmiewa ton protekcyjny, bo przyznam szczerze, że takiego zamiaru nie miałem absolutnie. Starałem się podejść jak najbardziej obiektywnie, co oczywiście zawsze jest bardzo trudne, ale ponieważ tyle różnych bzdur na temat Szukalskiego napisano i za jego życia i nawet właśnie w tych ostatnich kilku latach ukazała się, Państwo nawet nie wyobrażacie sobie, jak dużo różnych artykułów się ukazuje w różnych pismach niszowych, gdzie no najczęściej po prostu bzdury się pisze. Dlatego wydawało mi się, że taka książka, która porządkuje, przybliża wszystkie najważniejsze fakty, podaje też artykuły krytyków, recenzentów, którzy się odnosili do Szukalskiego, to co pan Rybson tutaj podniósł, szalenie ważne, w jakim piśmie pisane, to prawdziwy czytelnik, prawdziwy badacz sobie tam wyciągnie wnioski i będzie interpretował. Moja książka, czy obydwie książki, bo druga jest książką źródłową, ona zawiera teksty samego Szukalskiego oraz jego korespondencję, ma bardziej poznać jego pozwolić poznać Państwu psychikę, jego działania, jak to wyglądało, to myślenie. No i taki był cel, że to jest punkt wyjścia. I właściwie cudownie dopełnia te moje dwie książki, książka pani Doroty Chudzickiej, która niewątpliwie jest o wiele lepsza ode mnie, jeśli chodzi o interpretację i ona się zajęła tylko tym wąskim okresem dziesięcioletnim, ale bardzo ważnym, bo tu już ustaliliśmy bez bicia, że tam powstał Szukalski w tym Chicago i ona o tym swoją książkę napisała. Ja myślę, że dzięki tym książkom następni badacze będą mieli lepiej, bo Szukalski ciągle wzbudza emocje, ciągle widzę, że chcemy o nim rozmawiać i bardzo dobrze i oby tak dalej. Ja bym sobie jeszcze tylko pozwolił dodać jedną uwagę w ramach sprostowania. Panie profesorze, mam wrażenie, że
Znaczy, jeżeli powstało takie wrażenie, że ja postulowałem lekceważenie faktów czy badań empirycznych, to nie to miałem na myśli. Mnie chodziło o to, że że horyzont badań empirycznych powinien być taką odskocznią, która nas katapultuje do dyskusji na temat Szukalskiego odbywającej się w jakichś szerszych kontekstach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, wrócę na moment do tego wątku, powiedzmy, patronizującego. No jednak pisze pan, że te etymologiczne poszukiwania Szukalskiego to jest właściwie fenomen, który powinien zainteresować nie tylko psychologa, ale również psychiatrę. Pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że o jego badaniach pisze pan zawsze, o tych badaniach etymologicznych, opatrując słowo badania cudzysłowem. Także tutaj... Naprawdę to nawet nie wiedziałem, że rzeczywiście jest cudzysłów. Tutaj nie wiem właśnie... Nie chciałbym sprawdzać, ale nie wydaje mi się. Może tak jest. Tak, tak rzeczywiście jest. Mhm. Ale, Tomku, to ja muszę ciebie zapytać, dlaczego uważasz, że każdy akt, jak rozumiem, twórczy tego człowieka czy innego artysty winien być traktowany z równą uwagą i nazwę to szacunkiem, nie wiem, jeśli kategoria zdrowego rozsądku podpowiada, że w którymś momencie zdrowy rozsądek się kończy i zaczyna się coś, czego nie sposób kategoriami, którymi posługujemy się dzisiaj, nazwać nauką, no bo skoro wiemy skądinąd, że Szukalski gardził uczonymi i całą tą sferą, no to strasznie trudno go posądzać o to, że uprawia jakąś naukę. Nie, ale nie każdy, kto uprawia badania, uprawia naukę we współczesnym znaczeniu tego słowa. Ale dociekania etymologiczne, jeśli posługujemy się w ogóle jakimiś kategoriami, używamy słów językoznawstwo albo coś tam podobnego, no to poruszamy się w sferze inteligibilnej, a nie w sferze tylko kreacyjnej, bo jeżeli mówimy poezja, kreacja językowa Szukalskiego, jasne, oczywiście, no można w to płynąć i można to interpretować, natomiast bardzo trudno jest się odnieść na serio, tak samo jak księdza, jakże się nazywał ten ksiądz z XVII wieku, który dowodził, że w niebie po polsku mówili, tak jak słucham? Chyba tak, no. Chmielowski zresztą o tym pisał, ale przed Chmielowskim jeszcze był taki jeden, a Hildegarda uważała, że po niemiecku się mówi w niebie, bo to był pierwszy język, prawda? I w ogóle dyskusja o preamie, Steiner i tak dalej, do kapały dojdzie. Spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie. Ono jakby sięga pewnej zupełnie podstawowej aporii, z jaką konfrontujemy się dzisiaj, bo ja sobie, myśląc o Szukalskim, zastanawiałem się, dlaczego etykietujemy go jako w najlepszym wypadku ekscentryka, w najgorszym zaś potencjalnego pacjenta gabinetów psychiatrycznych, a dlaczego nie kierujemy takich pytań pod adresem Nowalisa na przykład i jego Encyklopedii Powszechnej, Heideggera z jego manią etymologiczną, i tutaj można by wymienić jeszcze kilka innych przykładów. To znaczy, gdzie jest ta granica? Rozumiesz, bo jeżeli mówisz o zdrowym rozsądku, to zakładasz, że możemy wyznaczyć zdroworozsądkową granicę, poza którą zaczyna się łysina. Prawda? Jeżeli wypadnie nam 10 włosów, to jeszcze jesteśmy normalni, jak wypadnie ich 100, to już zaczynamy łysieć, czy już jesteśmy łysi. Wiesz, to jest ten problem, to jest ta aporia, prawda? Stąd jakby sformułowałbym takie zalecenie, że może ostrożniej powinniśmy się posługiwać takimi kategoryzacjami, przy czym mnie nie chodzi o to, że... Bo co to znaczy traktować poważnie Szukalskiego? No, to nie znaczy, bardzo mało precyzyjne słowo. To nie znaczy afirmować jego poszukiwania, czy zgadzać się z nimi. Natomiast ja bym wyłącznie postulował pewną ostrożność w operowaniu takimi etykietami mocno waloryzującymi. Już nie mówię o tych epitetach, które jakoś tam, mam wrażenie, wzburzyły Jacka, bo... które przywołał Ewa. No właśnie o to chodzi. Dalej, no, więc właśnie to wzburzy jeszcze bardziej. Nie wiem, czy moja odpowiedź jest satysfakcjonująca. Nie do końca. Nie do końca. Znaczy, ja bym mierzył to jednak, ja użyłem dwukrotnie świadomie kategorii anglosaskiej, wiesz, zdrowego rozsądku, common sense, która oczywiście jest bardzo mało precyzyjna i można się do tego czepiać w ponowoczesnym świecie, ale wydaje mi się, że i Heidegger, i Nowalis
odcisnęli na tyle swój wpływ na inne umysły. Kategoria mocy wraca. Kategoria mocy wraca. No, że może być powód do tego, żeby iść dalej i dociekać. Być może, nie, w porządku, okej. Rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy takie niczańskie stanowisko, że o wartości decyduje moc, właśnie ta zdolność odciśnięcia i kształtowania naszych form myślenia, to pewnie będziesz miał rację. Ci, którzy przegrali, vae victis. To jest... No ale ja bym nie powiedział, że Żukowski przegrał tak naprawdę, moim zdaniem. On paradoksalnie gdzieś, no jakby zyskuje cały czas na sile, do końca nie wiadomo, no jasne, może dlaczego. To wiecznie, że... To ja mam ostatnie ogłoszenie. Już we wtorek w tej sali odbędzie się spotkanie o neotradycjonalizacji i polskiej ponowoczesności. Udziałem tą dyskusję poprowadzi Jan Sowa i jego gośćmi będzie Maria Kobielska, Paweł Rojek i Tomasz Majewski. Zaczynamy o 19:00 i zapraszam Państwa we wtorek 11 kwietnia. Dziękuję bardzo, spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dzięki, było mi bardzo miło, cała przyjemność.